jest potrzeba integrowania działań i samorządu, i biznesu. O tym też mamy rozmawiać na dzisiejszej konferencji i mam nadzieję, że wnioski z nich płynące jakby pozwolą jednej i drugiej stronie zbliżyć się do siebie. Samorząd oczywiście w pojedynkę, czy może w jakiejś takiej spontanicznej trochę współpracy z biznesem podejmuje działania. No, jednym z takich najświeższych przykładów jest uruchomienie strony zainwestuj.bydgoszcz.pl, która zaczyna działać. Jest to platforma tak naprawdę wymiany informacji pomiędzy biznesem, ale koordynowana przez samorząd. To też chcemy rozwijać i chcemy Państwa zapraszać do współpracy, żeby tego typu wspólne narzędzia wykorzystywać efektywnie, żeby to nie była kolejna po prostu odnotowana aktywność urzędu, żeby to było coś, co przyczyni się do faktycznego rozwoju gospodarczego. Co do samej konferencji, no, chciałbym, żeby znaleźli w niej Państwo źródło inspiracji, żeby była ona przyczyną do zmian, które pomogą Państwu w biznesie, a nam samorządowcom pomogą skutecznie Państwa wspierać w Waszych działaniach, bo naszym wspólnym celem jest rozwój gospodarczy. Także życzę miłych obrad, aktywnej dyskusji i mam nadzieję, że wieczorem spotkamy się z prezydentem i będzie mógł osobiście przekazać Państwu też te życzenia. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Jest to niezmiernie miło, że mogę się z Państwem spotkać na dzisiejszej konferencji z Państwem, czyli osobami, którym nasza jednostka jest właśnie dedykowana. Temat, proszę Państwa, który przypadł mi w udziale, aby Państwu zreferować, to jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki. Temat bardzo ważny z punktu widzenia samorządu, ale myślę jeszcze ważniejszy z punktu widzenia Państwa, czyli przedsiębiorców, bo to Państwu, przedsiębiorcom te warunki mają umożliwiać prowadzenie, rozwijanie działalności gospodarczej w Bydgoszczy.